Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus jako diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ale także prowadzący ten skromny kanał, organista w sutannie. Zwracam się do wszystkich miłośników muzyki organowej, do tych wszystkich, którzy w pięknej muzyce również czują Boże tchnienie. Z taką informacją, otóż od Adwentu już towarzyszą nam spotkania ze słowem i muzyką. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy korzystają, którzy też czasem klikną łapkę w górę czy subskrypcję. To jest bardzo cenne i bardzo tak mobilizuje do tego, by robić to dalej. No, niemniej jednak muszę się podzielić z Wami trochę przykrą wiadomością. W niedzielę 1 maja i w ogóle nie będzie tego spotkania. Po prostu podjąłem taką decyzję, że w końcu trzeba zrobić coś live, a nie tylko online. I z tego miejsca zapraszam serdecznie do udziału w majówce ze Słowem i Muzyką. Takie spotkania będą się odbywały od piątku 29 kwietnia aż do 3 maja, codziennie w innym kościele, w innej miejscowości na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. I tak zapraszam serdecznie na godzinę 19, piątek 29 kwietnia, Niedoradz, Kościół Jakuba Apostoła. 30 kwietnia, sobota, Krosno Odrzańskie, Kościół pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej. Niedziela 1 maja, Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą. 2 maja, Drezdenko, Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. O godzinie 19, koncert z katechezą. Bardzo ciekawy, interesujący, podczas którego również będą prezentowane głosy organowe. A 3 maja na finał o 18.30 wyjątkowo w Sunechowie, w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Te dwa ostatnie miejsca, Drezdenko i Sulechów, to będą wyjątkowe wydarzenia, ponieważ w Drezdenku znajdują się organy Wilhelma Zauera z 1902 roku, więc w tym roku przypada ich 120-lecie, a w Sulechowie z kolei 100-lecie instrumentu wybudowanego przez Gustawa Heinze, oznaczonego jako setne dzieło tego budowniczego. Także włączamy się tym cyklem również w takie rocznice budowy instrumentów. I uwaga, gościnnie podczas tych moich koncertów z katechezą również wystąpi, będziecie mogli Państwo usłyszeć na żywo, przyleci z Włoch, z Parmy, z Konserwatorium Muzycznego Arrigo Boito, Nadia Kazancewa. Zapraszam serdecznie zatem do wysłuchania tej pięknej sopranistki. Będzie trochę okazji też do opowiedzenia jej krótkiej historii. Majówka ze Słowem i Muzyką. Dla Was wszystkich, nie tylko online, ale też i live. 5 miejscowości, Niedoradz, Krosno Odrzańskie, Kostrzyn nad Odrą, Drezdenko i Sulechów. Będziemy także na niektórych mszach świętych. Szczegóły co do planu są w opisie i za chwilę Wam się też ukaże taka grafika przez kilkanaście sekund, abyście mogli sobie ewentualnie spisać, gdzie, o której, co i jak. Wstęp jest wolny, po tych koncertach będzie można nabyć płyty. Część dochodu, taką no, symboliczną dziesięcinę chrześcijańską, pragniemy przekazać na pomoc diecezjalnej Caritas w działaniach na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Oczywiście do spotkań online wrócimy od 8 maja, ale 1 maja też, przepraszam bardzo, święto pracy, więc nie publikuję, ale będę prowadził te spotkania w formie live. Zapraszam serdecznie.